Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pack Pack Battles. W dzisiejszym odcineczku omówienie zmian w patchu 0, czy tam kropeczka 9.5. Yy, I co? I ten patch jest głównie nastawiony na to, że yy, balansujemy, yy, balansujemy postacie oraz balansujemy te badge, które yy, wleciały w ostatnio. Nam, także możemy zacząć. Let's go! I tak, mamy tutaj balancing, właśnie zmienił się, bo było 25% na to dostanie badża w pierwszej turze, teraz jest po prostu 10 na 3 rundy. Okej, okay, spoko, niech sobie to testują, jak dla mnie jest spoko opcja. Teraz ja cały czas pamiętam, że dostawałem yy, yy, tego Berserkera, yy, ten badż. Czym bym nie grał, oprócz berserkera wiadomo. Cały czas tylko, yy, nie przepraszam, nie, przepraszam, nie berserkera, tylko ten Stone Badge dostawałem cały czas. A teraz jak na tym patchu pograłem tam ze trzy rundy, to Trzy rundy z rzędu dostałem, yy, dostałem berserkera batch, nie wiem czemu tak jest, yy, może to jest losowy przypadek, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, że cały czas się dostaje ten sam batch, nie mam tak, że dostaje raz to, raz to, raz to, tylko cały czas jakiś jeden konkretny w tym patchu, tak mi się wydaje, jeszcze mi bransoletka spadła, Gdzie ona jest? O, wybaczcie, dobra. Wracam w tym patchu, wydaje mi się, że teraz będę dostawał cały czas. Berserkiero, wybacz. No nic. No, dużo, dużo nerfów. To jest troszeczkę zrozumiałe, bo, bo jednak to silne są te badże, tak mi się wydaje. I teraz tak, bo przewertujemy sobie te najciekawsze rzeczy, według mnie, oczywiście. Fancy Fencing Rampier dostaje znowu buffa. On dostaje bawy chyba 3, 3 pacze z rzędu. Cały czas o tym mówię, że to jest fajna opcja, żeby to zagrać, więc... Yy, cały czas yy, macie w ogóle odcinek z Fancy Rapiera na moim kanale, także możecie sobie zobaczyć, ja wam gorąco to polecam i teraz tak, Hero Longsword, Falcon Blade i Crossblades dostały też buffy tutaj buffy staminowe no, przepraszam, cooldownowe, a tej damage, więc yy, tutaj też się trzeba będzie zainteresować tym, czy nie warto sobie pograć właśnie tego, ja w ogóle to zawsze omijałem, nigdy tego nie grałem U uznawałem, że to jest za słabe po prostu i teraz będę musiał się tym zainteresować Zobaczymy, czy te buffy są wystarczające, żeby były w mecie. No i o dziwo twórcy powiedzieli, że, że uważają, że Berserker i Pyromancer dalej są zbyt silni względem innych postaci, więc właśnie e, będą nerfy. Będą nerfić, a już raczej znerfili. E, tak, Strong Health Potion, zwiększona regeneracja do trzech. Te Strong Health Potiony wydają się już teraz wracać powoli do mety. Sam grałem sobie jedną gierkę, gdzie zagrałem takiego typowego ripera pod poison'a z defensywą, dużo regeneracji, dużo hila, dużo nakładanego poison'a i bloku i fajnie to współgra, tak samo w Vampiric Potion też chyba czwarty buff z rzędu, Można, może już w końcu będzie, będzie w miarę to grywalne, nie wiem, ja osobiście na przykład nie, nie lubię tej potki, wydaje mi się, że jest taka... Średnia, ale teraz teraz jest y, chyba już lepsza. Pandamonią, plus 1 damage, ok. I tak kolejny buffik y, big fucking sworda. Więc wydaje mi się, że to jest. Y, no trzeba to grać, trzeba to testować. Bo Iberserker tak samo dostał buffa pod, pod upgrade'owanego tego large great sworda. Także to fajnie byłoby y, przetestować. Jak najbardziej polecam, polecam. Sam to będę robił, sam będę testował Protective Purse Block 8 do 10, okej. Okay. I tak Pyromancer. Najpiękniejsza rzecz, czyli y, Nerfy Dragon Nest. Jezus Maryja Ja tego buildu nie, nie lubię, ze względu na to, że on jest po prostu. Y, Turbo prosty i nie trzeba nic kombinować, żeby go złożyć, tak naprawdę, bo bierzesz tego Dragon Nesta i kupujesz jajka i masz w dupie, tak naprawdę, wszystko. Także fajnie, że znerfili Hita o dwa punkty, aż z 5 do 3, fajnie. Heal też jest znerfiony super. Im mniej się ten build, ten deck build będzie healował, tym lepiej dla nas, bo już i tak zadaje dużo obrażenia. Staminy w ogóle nie potrzebuje, no nie wiem, ten Dragon Nest jest jest tak mało przemyślany według mnie. Tam powinna, powinna być jeszcze jakiś czynnik, który gdzieś trzeba manipulować, żeby ten build był sensowny. Burning Sword, zmniejszona szansa o 10 punktów procentowych, spoko. Yy, tak, tak samo Burning Blade, damage zmniejszony jak najbardziej. Phoenix Hair Loss zwiększony, też nie lubię. Te, w ogóle, nie wiem, wydaje mi się, że Pyromaster jest takim Osobiście oczywiście tak uważam, że Pyromancer to jest taka średnia postać, bo ona miała fajny, w sensie ona ma fajny jakby wgląd w kontekście hita, że sobie generuje tego hita bardzo dużo i to jest fajna mechanika, aczkolwiek... Wydaje mi się, że w złą stronę poszły te, te itemy, które są typowo pod Pyromancera. Gdzieś tam powinno to fajnie balansować i fajnie wykorzystywać tego hita, a nie tak bardzo, bardzo jednolinnie po prostu budujesz build pod na przykład te Fenixy i masz w dupie w sumie wszystko, bo one robią robotę. Tak samo ten Dragon Nest. No powinno być gdzieś tam większe wymagania do złożenia buildów. Tak mi się zdaje. Jak mi się wydaje. Molten Spear, kolejny Buffik, yy, fajna opcja. Tak, nie, 649, Nie, nerf, przepraszam, co ja mówię, znerfiony, czyli już y, chyba nie będzie ten sens. Y, też mieliście build właśnie na kanale moim z Molten Spearem, polecam sobie obejrzeć. Możecie dalej przetestować. Wydaje mi się, że to aż tak dużo nie jest, ale troszeczkę jednak odczuwalne. Sun Armor, yy, heal zmniejszony, fajnie, Staffo Fire, Damage Plus 2. I wydaje mi się, że Pyromancer teraz, yy, jeżeli chodzi o buildy, to of, build pod Staff of Fire turbo polecam. Czyli tak, generujemy manę i yy, yy, stakujemy Staff of Fire cały czas i wygrywamy gierki. To mi się wydaje, że taki build jest fajny. No i wiadomo, jakaś defensywa, przeżywalność w tym kontekście tego ten. Flamewipe tak, tak samo dostał. Yy, yy, dostał Buffa też, o dziwo. Ja w ogóle go nie gram, przyżmując, jakoś tak. Nie wiem, taki miałkie to dla mnie, ale może trzeba będzie go przetestować tak samo. Berserker, Brask Knuckles, cooldown zwiększony, 2 20 sekundy, okej. Okay. W ogóle duże nerfy, tak samo Anvil, damage bonus o 1 zmniejszony. No dobra, dużo, dużo, dużo nerfów faktycznie. Chain Wipe też dostał nerfa, szkoda, bo fajną mechanikę ma ten Chain Wipe. Bastard Blade, tak jak widzicie, z 3 na 2,8, buffik. Czyli co? Warto grać y, Great... Y, Jezus, Great... Y, nie. Jak, jak się nazywa ten Natural? Y, large Greatsword. Okej. Okay. Warto go grać, bo nie dość, że on dostaje buffy w tej, w tej takiej stokowej wersji, to jeszcze po upgradzie też jest zbafowany. Także ja polecam na, na, na Reaperze... Nie, Jezus, na Berserkerze sobie grać właśnie y, tego Bastard Blade'a. A na Pyromancerze yy, ten Stove of Fire. Tak mi się wydaje, że to są teraz fajne rzeczy do grania, do przetestowania. Ok, Ranger. Yy, Lifik jest tak, jest zwiększona mana, ale heal jest zmniejszony dwukrotnie, o dziwo, ciekawe, ciekawe. Czyli bardziej pod mana, żeby grać tego Leafa, gdzieś się skupiać, niż na takim healingu. No dobra, ok. Piercing Arrow dostał bardzo duże buffy. 5 punktów procentowych, a z bo, bonu, aż bonus crit damage. Ok, i też o dwa punkty b block removal. Fajnie, nas shade też dostał. Wydaje mi się, że on jest słaby, ten, ten, ten łuczek. Yy, więc dostaje buffy, to jest też logiczne. Wood start yy, akurat tu jest zmniejszony, w sensie zmniejszona częstotliwość. No okej, okay. nie widziałem dużo, żeby grali tego Wood staffa. Ale zobaczymy. Reaper. Stawał Healing plus 1. No dobra, nic ciekawego tak naprawdę. Zwiększony ten natural log lifter. Ja bym się zastanowił właśnie, żeby zagrać typowo pod Lifesteal i pójść w tego liftera. I zagrać tak pod Lifesteal jakiś build. To się wydaje też fajne, sensowne. Kociołek Panoramik'sa, zwiększony heal, hit, tak samo. Nie wiem, nie, nie lubię tego strasznie. taki bez sensu mi się wydaje ten, 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 ten item klasowy. The Full, Speed Boost, ok. Karcioszki yy, ogólnie zostały zbuffowane, Darkest Lotus, Hall of Fire Lizard. A i w ogóle zauważyłem, że na Reaperze fajnie grać pod te smoki, buffowane przez Hall of Fire Lizard. One robią dużo dema, bo dostały chyba bodajże w poprzednim patchu buffy też na damage. One staminy nie kosztują, więc to jest fajna opcja, żeby sobie zagryć i podkarciożki, i te, te cząki potężne, potężne smoczki. Dobra, co tam dalej? Divine Potion, też buffik, jeden więcej random buff, ok. I Strong Vampiric Potion, też jeden Vampirizmu więcej. Więc to też jest takie skłonienie bardziej pod, pod ten kociołek, żeby go grać. Dobra, no i tutaj y, dużo, dużo tych, dużo gdzieś tam błędów wyskoczyło po tym patchu i tym badżesach, nie badżesach. więc y, po, pousuwali te, te te błędy. No i tak mi, mi się wydaje, że w dobrą stronę ta gierka powoli, powoli idzie. Gdzieś tam próbują to neutralizować, wyrównywać te szanse, jeżeli chodzi o o bildy, o, o postacie, czy tam kategorie, klasy i tak dalej. Fajnie. No, dajcie znać, co sądzicie o, o tych zmianach, a ja się wami będę żegnał. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Zostawcie łapę w górę, komentarz lub subskrypcję, jeżeli wam się oczywiście podobał ten odcinek, a my się widzimy w kolejnych patrznącach lub Oczywiście z gierki na rankedach. Trzymajcie się. Hej, hej.